Aha, dobra. Bynajmniej teraz już nie zapomnę. Czyli tak, z tym, co miałem przypomnieć, to było. Aha, dziękuję moim wszystkim 60 osobom, które mnie subskrybowały i wspierały, i w ogóle dzięki którym powstał mój super zimny, super nowy, super fajny, super nie wiem jaki, ale film. Nie trafisz. Super zimny. No jest super zimny, ale nie tak jak ten pierwszy, bo ten jest bardziej taki jak rozpierdalany przez rozerwanie. Czyli pyk! Kurwa, pyk! Postrzelajmy sobie, pyk, pyk! Popykajmy. Dobra, przestań pykać. Pięknie, yeah! Słyszałem to! Taki był mój cel. Wy też to słyszeliście? Ma, spuść to jeszcze raz. Proszę chwilkę. Było dobrze? Było świetnie. Ja się tylko pytam, skąd ty to masz? Kyle DJ? Nie. Mam swoje tajne źródło. Czyżby YouTube? Jestem incognito. Aha, oczywiście. Tak, masz rację, YouTube. Nie będę to obijał bawełnę. Zostałem zdemaskowany. To puść tę epicką część o pykaniu, a zachowam sekret. Muszę tylko ją znaleźć. To była minut, dwie, dwa, chyba 2 minuty z czymś tam. Z haczykiem, tak Chyba zwanym. mam. Bojkę to haczyk. To sobie też będę mógł do nich popykać, jakby nie strzelił. Aha, tu niewidzialna ściana jest, no zapomniałem. Już w tej grze niewidzialne ściany zdarzają się. Sobie tak chociaż przejdę. Dobra. Więc jak będziesz pykał, no to będą odpowiednie nastrojowe. Dzięki pod to. Łoho! A cholera! Zaraz będę pykał, patrz. No ej! No ja No, nie. faktycznie popykałeś. No popykałem sobie. Pyk! No! No Pyk, ja pyk. kurwa. Pyk. A mnie wypykali z interesu. Ruskie tankiety. Bywa i tak. Pyk! 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 Panzerfaust, pyk! Ponoszą śmierć, yeah! Panie! Rozerwań. Idź się spotkaj z zimnym lechem. To jest znaczy... No, dobrze powiedziałem. Nastrojowe teksty muszą być, bo tak to jest gra nudna. No. No bo ileś to strzelasz, kopiesz i A wiesz. zwłaszcza jeśli gram na takich cichych ustawieniach, że ja sam nie słyszę, co robię. Bywa i tak. No, a to wszystko przez moją beznadziejną kartę Na dźwiękową. dzieci są tacy nudni, nie? Stoją i nic nie robią. Tak więc mam taką kontrowersję. Co by tu wybrać? Zabijanie nazistów czy zabijanie zombie? Ale chyba jednak wybiorę najlepszą opcję. Lubię zabijać zombie, ale w nazistowskich mundurach. Już myślałem, że wybierzesz jedno i drugie, ale połączenie jednego i drugiego wydaje się jeszcze lepsze. Żebyś wiedział. Ło, zapomniałem o tym. A nie, bo tam był chyba ten, że tam później takie mięsko leżało na podłodze. To ja nie, to ja to pamiętam. Aha. Okej. Niemiec rozerwało skurwiela. Oni też chcą dostać te emocje? Niech wypiją zimnego lechu. Ja, już dostał te emocje. Dostał Dobra, te to zejdę emocje. jeszcze na dół. Zanim ja dostanę te emocje. Cholera, wiedziałem, że mnie schodzi. No i w No końcu zaczyna fajnie, jeszcze coś mnie się dosłownie. dziać. Nie miałem tego na myśli. No działo się, fakt. Szkoda, że w tym złym sensie tego słowa znaczeniu. Dwa, No, trochę się zagubiłem. trzy, cztery, łap. Zginął? Fire in the hole! Zobaczymy, czy zginął. Nie zginął. Chyba tak, albo nie. Ale teraz na pewno zginęli.
ponieśli śmierć przez rozerwanie. Patrzcie, pięknie stosuję zasady z mojego filmiku. Dzięki WeChaven za te teksty. Będę mógł je stosować w moim życiu. Będę rozrywał na zioli. Nie no dobra, trochę przesadziłem i się zakręciłem. Cały czas się kręcę. Taką mam propozycję, wymyśl własne teksty jeszcze. Będzie jeszcze fajniej. Nie tam. To już jest ciężej. Nie, że ciężej. Ale to wymaga takiej dłuższej self-kontemplacji. Bym musiał się zastanawiać nad sensem egzystencji. Wrogów, którzy mnie załatwiają z dołu i z góry. Zbijania Niemców. Ło cholera, widziałeś to? Pyk, pyk! Przeładuj. Jeden. I leży. No i dobrze. W sumie dobrze. A showwon! Haha, przeskoczyłem. Jeszcze żyję. Jeszcze. A tu trzy, dwa, jeden i rozerwanie. Ale chyba nie mnie. Wiesz, Fubara się tak łatwo nie rozrywa. Tu jest zakończenie, będę musiał iść po książkę, specjalnie wam pokażę. Nie zrobiłem, objective not complete. To teraz idę po tę książkę. Wiem, gdzie leży. Jestem super fajny, super zimny. W ogóle super. Super garetowy też jest. Wow, dobra. Tak jak striełoch. Ej, co jest? Załatwili mnie i to nieźle. Nazistowskie boty. No ja nie ale mogę. Jeszcze, już chciałem powiedzieć, póki żyję, jest dobrze, ale idę się spóźniłem trochę. Póki żyję, jest dobrze, patrz masz rację. Niech żyje no. Garet. Dobra, zanim zejdę niech na... Niech żyje jeszcze... życie. Nie palisz, nie pijesz, dobrze żyjesz. Książeczka. Poczytać sobie? Tego jebanego demona. Mamy taką taśmę, później z tego będę nawalał. Oj, będę. Dobra. Oj, będzie się działo. Oj, będzie. Bedział się działo. Dobra. Zejdźmy na dół. Pięknie. Dobra. Pięknie, yeah. No, pięknie, yeah. Nazistowsko, niszczycielsko, yeah. A to nie jest fajne. Tego nie lubię w was. Wy na ziole. Ale Schmeisser zawsze rozwiązuje wszystkie problemy. Jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakiś Niemiec, na pewno rozwiąże... O, 32 HP. Tak jak 30. Aha, tu jest to. Okej. Okay. Aha, odkryłem, że jestem tu. Odkryłem, że tutaj ten debil do mnie strzelał. W sumie to nie odkrycie. Ale mam więcej HP. Śmiać się... Do ciebie wszyscy strzelają. Tutaj. Nikt mnie nie lubi. Nie. Poza WeChaven. No, WeChaven mnie lubi. Czemu ja nie korzystam z miotacza ognia? W sumie w tym najnowszym Wolfensteinie... No właśnie, chciałem zapytać się, czemu nie podpalać na zioli? No właśnie, bym zrobił sobie barbecue. W tym najnowszym Wolfensteinie, jak patrzyłem, jak WeChaven gra... To mi się ten miotacz ognia nie podobał. Ten klasyczny, ten taki właśnie ten, co mu ten płomyczek tak fajnie lata. Jeszcze co się w Wolfensteinie Enemy Territory nim karało. O, to coś było. No dobra, jedziemy do następnej mapy. Wód. Gram dopiero całe te mapy godziny ten. Nawet niedużo zmarnowałem. Sporządziłem swojego czasu wolnego na... Właśnie.